namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Tomasz Cukiernik, ekonomista, publicysta. Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo pan podróżuje, my oczywiście nie będziemy rozmawiać o wspomnieniach z podróży, tylko o konkretach, a mianowicie spojrzymy na świat od strony gospodarczo-ekonomicznej. Pierwsze pytanie, które państwa mogą pod tym kątem stanowić dla Polski wzór czy punkt odniesienia? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wystarczy spojrzeć na choćby ostatni ranking Heritage Foundation i mamy odpowiedź na to pytanie. Na pierwszym miejscu Hongkong, na drugim miejscu Singapur, na trzecim miejscu Nowa Zelandia, na czwartym miejscu Szwajcaria i na piątym Australia. Co ciekawe, na pierwszych 5 miejscach nie ma ani jednego kraju Unii Europejskiej. Dopiero na 6. miejscu Irlandia. No i teraz precyzując, które państwo pod jakim konkretnie aspektem możemy naśladować? Tak naprawdę, biorąc pod uwagę te 3 pierwsze państwa, które wymieniłem, to ich zalety tak naprawdę się pokrywają. I Heritage Foundation dzieli to jakby na 4 takie działy i ja je potwierdzam, że tak to właśnie wygląda. Mianowicie po pierwsze pewność prawa, czyli to, że firma, która ma problem z kontrahentem, to pójdzie do sądu i odzyska swoje pieniądze, nie tracąc na to dużo czasu. Czy to, że jest bardzo niski poziom korupcji. I we wszystkich tych krajach jest bardzo niski poziom korupcji i jest bardzo duża pewność prawa. Druga sprawa to bardzo niski poziom wydatków publicznych. W przypadku Hongkongu i Singapuru to jest około 18% ich PKB. No, jeśli chodzi o Polskę, wygląda to znacznie gorzej. My mamy wydatki pomiędzy 40 a 50% PKB, więc tu już mamy bardzo dużą różnicę porównując z tymi krajami. I co ciekawe, mimo to te kraje mają, choćby ostatnio, nadwyżki budżetowe. W Polsce od lat nikt nie widział nadwyżki budżetowej, rocznej nadwyżki budżetowej, bo miesięczne się zdarzają. I nikt tak naprawdę nie proponuje choćby zbilansowania budżetu w Polsce, a to jest bardzo ważna sprawa. Natomiast zamiast tego w Polsce co się robi? Podnosi się podatki tak naprawdę. Nie został obniżony VAT, który powinien zostać obniżony, który był wprowadzony na kilka lat tak naprawdę. Nie podnosi się kwoty wolnej od podatku w podatku od dochodów osób fizycznych od lat. Podnoszone są cały czas składki na ZUS. Ostatnio spojrzałem na ozusowanie przedsiębiorców i to, co wyliczyłem, je tak naprawdę zszokowało. Okazuje się, że w ciągu ostatnich 10 lat w Polsce ozusowanie firm, osób prowadzących działalność gospodarczą wzrosło o 72%. W tym czasie nie ma to uzasadnienia w inflacji, bo w tym czasie inflacja wyniosła około 20%, więc wzrost jest po prostu astronomiczny. I tak, teraz trzecia rzecz to jest sprawa regulacji. Mamy w tych krajach, które wymienia Heritage, gospodarki tych krajów są wolne, to znaczy jest bardzo łatwo zacząć prowadzić działalność gospodarczą, jest bardzo łatwo zatrudniać pracownika i go zwalniać, co jest bardzo istotne z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Tu mogę podać przykład Nowej Zelandii, która pod tym względem jest bardzo dobrym, jest krajem, które we właściwy sposób to reguluje. Tak naprawdę w Nowej Zelandii związki zawodowe mają bardzo mało do powiedzenia i umowy nie są w ten sposób ograniczane. Pracodawcy bardzo łatwo zwolnić pracownika. Jedynie wszystko działa na zasadzie dobrowolnej umowy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Natomiast no, w Polsce sprawa prawa pracy jest nie dość, że jest bardzo skomplikowana, jest bardzo jest trudno zwolnić pracownika, są wysokie koszty pracy, to na dodatek aktualny rząd chce to jeszcze bardziej utrudnić. I do tego przykładają się też unijne dotacje, i unijne regulacje, które jakby wkraczają ze swoim interwencjonizmem w polski rynek. I czwarta rzecz to jest wolność przepływu kapitału, przepływu towarów i usług. I jeśli chodzi o ten punkt, to Polska stosunkowo jest na dość dobrej pozycji. To jest właściwie najlepsza pozycja z tych wszystkich pozostałych punktów, ale mimo wszystko na przykład Singapur czy Hongkong, cła w Singapurze czy w Hongkongu wynoszą 0%. W Polsce jednak średnie cła są nieco wyższe. I też w tych krajach nie ma całkowicie nie ma żadnych problemów z transferem kapitału w jedną i w drugą stronę. Czy system gospodarczy to jest coś, co moglibyśmy skopiować w całości albo prawie w całości, czy może są pewne czynniki, na przykład geopolityka, które sprawiają, że każdy organizm gospodarczy musi zostać skonstruowany inaczej? Moim zdaniem są pewne zasadnicze kwestie, które można skopiować do każdego kraju. I oczywiście mogą być tam pewne różnice, ale to są sprawy drugorzędne, które można w pewien sposób inaczej uregulować. Natomiast jakby taki główny zasadniczy rdzeń to może zostać uregulowany w ten sam sposób. No jednak Australia jest innym krajem niż Hongkong, czy Szwajcaria, która leży w Europie, prawda? Więc jest to możliwe do wdrożenia w różnych krajach. A w drugą stronę, czy zdarzyło się Panu zaobserwować kraje, w których nie było wartościowych rozwiązań, które występują u nas w Polsce? Zdarzyło mi się, miałem taką sytuację, kiedy byłem w Belgii, okazało się, że w tym kraju przeglądy rejestracyjne samochodów są wykonywane przez tak naprawdę firmy państwowe, czy też urzędy, dokładnie tego nie wiem, ale przez podmioty państwowe. I na przykład w Brukseli, która jest stosunkowo dużym miastem, są zaledwie 2 takie punkty. Więc tworzą się gigantyczne kolejki, trzeba stać w kolejce właśnie po to, żeby zrobić przegląd rejestracyjny samochodu. W Polsce jednak ten rynek został uwolniony i w mieście, które ma 50 000 mieszkańców, takich punktów jest co najmniej kilka. Więc nie ma problemu. Ale nie tylko. Na przykład sprawa handlu w niedzielę, którą w tej chwili która została teraz niestety przegłosowana w polskim parlamencie i weszła w życie. W krajach Europy Zachodniej praktycznie w niemal wszystkich ten zakaz występuje, czyli u nas była większa wolność do tej pory, bo mogliśmy handlować, mogliśmy kupować z punktu widzenia konsumentów oczywiście przede wszystkim, mogliśmy kupować towary, usługi w niedzielę w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej, gdzie to nie było możliwe. I właśnie takie może dwa przykłady, może jeszcze trzeci przykład z alkoholem, bo ostatnio wpadła mi przez przypadek, można powiedzieć, w rękę ustawa, która reguluje o wychowaniu w trzeźwości i tak dalej, nie pamiętam tytułu tej ustawy. Jednak kiedy zacząłem czytać niektóre punkty, niektóre artykuły tej ustawy, to po prostu włos mi się jeżył na głowie. Ta ustawa tak naprawdę powinna zostać usunięta z dnia na dzień i powinna w ogóle nie istnieć. To jest jedno wielkie ograniczenie wolności, zakaz reklamy, zakaz sprzedaży, zakaz handlu, licencje i tak dalej, ale to wszystko to i tak jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje w szczególności w krajach skandynawskich, gdzie handlem alkoholem zajmują się sklepy państwowe, których jest niewiele, na dodatek, żeby utrudnić ludziom życie. I efekt jest taki, że kiedy przychodzi weekend, wszyscy upijają się na całego i tak to wygląda. W drugą stronę jest też wiele jeszcze inny przykład podam może. Sprawa opodatkowania cukru. To znaczy w niektórych krajach po to, żeby ludzie nie spożywali za dużej ilości szkodliwego cukru samego czy też w innych produktach, cukier został dodatkowo opodatkowany. I w Polsce tego nie ma, czyli w Polsce jest lepiej. I przykład z Finlandii. W Finlandii tak zrobiono. Skutek był taki, że najpierw przez pewien krótki okres czasu rzeczywiście to działało, to znaczy lekko zmniejszyło się spożycie cukru, natomiast zaraz z powrotem wszystko wróciło do poprzedniej wysokości. Więc ta regulacja jest całkowicie absurdalna i dobrze, że jej w Polsce nie ma. A gdzie na świecie zobaczył Pan najwięcej spontanicznej, niczym nieskrępowanej, drobnej przedsiębiorczości? Właściwie targowiska, które w Polsce cały czas z roku na rok znikają z naszego punktu widzenia, jest ich coraz mniej. Na całym świecie działają i rozwijają się w sposób naprawdę bujny. Targi widziałem i w Meksyku, i w Gwatemali, i w Tajlandii, i w Birmie, i w Kirgizji, więc gdzie się nie pojedzie, tam można zobaczyć kwitnący handel, ale wydaje mi się, że najbardziej to można było zobaczyć, że jest to najbardziej jakby kwitnące, to były jednak mimo wszystko Indie. I zdziwiła mnie taka rzecz, że w Indiach, właściwie wtedy, kiedy byłem w Indiach 9 lat temu, to zadałem sobie takie pytanie. To wszystko jest takie żywiołowe, ten handel w Indiach jest taki żywiołowy, że absurdem by było, gdyby nagle ktoś chciał w Indiach wprowadzić VAT. Przecież nikt by tego VAT-u w ogóle nie płacił. I w Indiach oczywiście wtedy nie było VAT-u, ale w Indiach VAT wprowadzono. VAT wprowadzono w zeszłym roku i ten VAT wprowadzono go zamiast kilkunastu różnego typu podatków. I rzeczywiście jakby moje przewidywania się częściowo sprawdziły, to znaczy po wprowadzeniu VAT-u po pierwsze spadły przychody z podatków, ale to nie jest niczym złym tak naprawdę, no, z punktu widzenia państwa tak, ale z punktu widzenia gospodarki to nie jest nic złego, że spadają wpływy z podatków, bo te pieniądze zostają u przedsiębiorców, ale jest coś innego. Spadła i to w sposób masowy działalność firm. I to tak naprawdę wprowadzenie VAT-u bardzo uderzyło w gospodarkę Indii. A czy w Europie poza Szwajcarią możemy podpatrywać gdzieś dobrych rozwiązań? Tak, mówiłem o Irlandii. Irlandia na przykład stosuje bardzo dobre prawo podatkowe. A na przykład jeszcze jednym ciekawym krajem jest Estonia. I co ciekawe, wśród krajów, można powiedzieć, rozwiniętych, poza Estonią jest tylko jeszcze jedno Makau, gdzie zadłużenie państwa jest poniżej 10% PKB. Właśnie w Estonii jest poniżej 10%. W Makau wynosi 0%, więc też się da. I to są bardzo dobre rozwiązania, do których trzeba dążyć. A czy teraz to, co się dzieje w Polsce zwiastuje takie rozwiązania, czy wręcz przeciwnie? No jak już mówiłem, w przypadku podatków nie zwiastuje to nic dobrego. W przypadku regulacji też nie, bo mamy coraz to kolejne regulacje, choćby ograniczające handel, ale bardzo złym pomysłem jest wprowadzenie regulacji choćby dotyczącej, czy likwidacji tak naprawdę całej branży futrzarskiej. Dlaczego? W mediach, kiedy był przewijany ten temat, kiedy był projekt ustawy, mówiono cały czas na temat tego, że ileś tam tysięcy Polaków straci pracę. Tak, to prawda, oczywiście, że w wyniku wprowadzenia tej ustawy kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy Polaków straciłoby pracę, ale to nie jest największy problem w tym momencie, bo problemem tak naprawdę czymś gorszym dla polskiej gospodarki nie byłoby to, że ci ludzie by stracili pracę, bo oni by sobie znaleźli pracę przy niskim bezrobociu w tej chwili w Polsce. Oni by sobie znaleźli w innej branży. Może by niektórzy mieli trudno, ale tak czy inaczej by sobie jakoś znaleźli. Pewnie większość by sobie poradziła, może nie wszyscy. Ale jest gorsza sprawa, mianowicie to, że jest to branża, która prężnie się rozwija, w całości polska branża, która produkuje, która eksportuje i która przede wszystkim akumuluje kapitał, polski kapitał, który inwestuje w Polsce. I cały czas narzekamy, że nie mamy kapitału, nie mamy pieniędzy na inwestycje, dlatego muszą inwestować zagraniczne koncerny w Polsce. A kiedy są firmy, które swoją działalnością rozwijają się, eksportują i chcą inwestować w Polsce, to ich chce się jakby od razu niszczyć. Tak samo jak wcześniej była też sprawa interpretacji dotyczącej opodatkowania samochodów specjalnych. Firma, która osiągnęła wielki sukces, nagle był problem, że urzędy skarbowe zaczęły domagać się pieniędzy, które sprzed iluś tam lat, które rzekomo te firmy nie zapłaciły. I efekt mógł być taki, że te firmy, które były całkowicie polskie, które miały polski kapitał, chciały inwestować w Polsce, rozwijać się nadal, eksportować, tak jak branża futrzarska, po prostu to wszystko można zaprzepaścić. Skąd się bierze to, na sam koniec zapytam, skąd się bierze to, że nie czerpiemy przykładu w polskiej polityce, w polskiej gospodarce z państw, które odnoszą sukcesy, tylko kopiujemy rozwiązania wątpliwe? Częściowo to jest oczywiście wina Unii Europejskiej, bo musimy wprowadzać regulacje, prawo Unii Europejskiej. Co ciekawe, za PRL-u trzeba było słuchać to, co mówi Moskwa, ale w Polsce nie było sowieckiego prawa, nie trzeba było sowieckiego prawa kopiować. W przypadku Brukseli mamy taką sytuację, że tak naprawdę każda ustawa, która jest procedowana, musi być w 100% zgodna z prawem unijnym. Co ciekawe, nie bada się projektu ustawy pod kątem zgodności z polską konstytucją nawet, tylko to się bada tak najczęściej ex post. Natomiast w fazie projektu nie bada się zgodności z polską konstytucją, a bada się zgodność z prawem unijnym. To jest totalny absurd. Tak czy inaczej, to prawo musi być, polskie prawo musi być zgodne z prawem unijnym, bo w przeciwnym wypadku grożą nam różnego typu kary, więc to jest duże ograniczenie wolności dla Polski. Natomiast oczywiście w wielu przypadkach polscy politycy, polscy urzędnicy dokładają jeszcze swoje 3 grosze, które powodują, że to prawo jest jeszcze gorsze. I Najczęściej dzieje się to z przyczyn politycznych, tak choćby samo 500+. To jest ewidentnie sprawa polityczna, gdzie po prostu partia, która chce wygrać wybory, rozdaje pieniądze nie swoje i na tym to polega. I na tej zasadzie wprowadza się różnego typu inne rzeczy. To oczywiście też jest skutek na przykład lobbingu, gdzie ogranicza się rynek różnego typu działaniami, ingerencją państwa w gospodarkę. Dlaczego na przykład przemysł zbrojeniowy nie jest w rękach prywatnych? W Stanach Zjednoczonych czy jest w rękach prywatnych? Dlaczego górnictwo w Polsce w większości nie jest w rękach prywatnych? Górnictwo w Australii, w Stanach Zjednoczonych jest prywatne i sobie świetnie radzi. Górnictwo powinno zostać sprywatyzowane ponad 20 lat temu, a nadal mamy problem w szczególności z tymi kopalniami państwowymi, z tymi prywatnymi problemu nie ma. Niestety ich jest całkowita mniejszość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.